Panie pośle, czy pojawił się dzisiaj jakiś element zaskoczenia w exposé pana Morawieckiego? Na sam koniec był ogromny element zaskoczenia, bo pan premier Morawiecki nawet nie poprosił o to, żeby zagłosować za jego wotum zaufania dzisiaj, więc można powiedzieć, jak kłamał 8 lat, tak dzisiaj doskonale też to zrobił. Miałem wrażenie, że pan premier mówi o tym, co przez 8 lat mu się nie udało zrobić, że od dzisiaj to będzie robił. Nie przekonał nikogo, co więcej uważam, że jak uważam pana premiera Morawieckiego za bardzo sprawnego polityka, tak uważam, że to dzisiejsze exposé było pozbawione jakichś tam emocji z jego strony. Myślę, że to jego najsłabsze exposé, ale w sumie trochę się nie dziwię, bo jeżeli ktoś głosi exposé, wiedząc, jaki będzie wynik głosowania i sam nie jest do tego przekonany, tak ma przekonać tych, którzy słuchają. Czy myśli pan, że próbował w ten sposób przez swoje słowa przemycić do waszego programu, do waszych rządów właśnie różnego rodzaju pomysły, chociażby ten pakiet demokratyczny? Pakiet demokratyczny z ust polityka Prawa i Sprawiedliwości, to tak jak powiedzieć, że w sierpniu będzie padał śnieg. To jest to samo porównanie. PiS pokazał, jak szanuje demokrację i w jaki sposób tą demokracją się obchodzi. I nagle dzisiaj, kiedy już mają brzytwę na gardle, to chcą pakiet demokratyczny. Pan premier nawet powiedział o bonie dla rodzin po to, żeby mogły skorzystać z dowolnej metody powiększania swojej rodziny. No szkoda, że wprost nie powiedział, że popiera in vitro, bo miał 8 lat i 8 lat temu jego partia usunęła in vitro z życia publicznego, finansowania in vitro, więc coś tu jest niespójnego, natomiast ta farsa się już kończy. My jako politycy Polski 2053 drogi PSL-u, Lewicy i Platformy Obywatelskiej zdecydowaliśmy, że nie będziemy zadawać pytań na sali w tej debacie, nie będziemy dawać tych cennych minut panu premierowi Morawieckiemu do tego, żeby jeszcze dalej rządził, tylko po prostu zagłosujemy przeciwko jego rządowi i za chwilkę wskażemy Donalda Tuska na premiera i wtedy będziemy rozpoczynać merytoryczną pracę. Czy myśli pan, że wszystko pójdzie sprawnie, że prezydent jeszcze przed wyjazdem Donalda Tuska zdąży zaprzysiąc ten rząd? Wierzę, że tak. Natomiast jakie są plany pana prezydenta? Wiemy, że Szwajcaria na horyzoncie, Alpy, więc być może pan prezydent nie zdąży tego zrobić, ale wierzę, że pan prezydent zachowa się tak, jak powinien i niezwłocznie, kiedy pan premier Donald Tusk otrzyma wotum zaufania, to wtedy zrobi to trzeba. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo.